Witam serdecznie na konferencji prasowej poświęconej rolnictwu i problemom gminy Olszanka. Jak zapowiadałem na pierwszej konferencji, będę poruszał kolejno sukcesywnie różne tematy z różnych obszarów życia publicznego. I tak dzisiaj na temat rolnictwa może zacznijmy od sprawy najbardziej aktualnej, a więc suszy, która dotknęła bardzo boleśnie rolników. Szanowni Państwo, w takich sytuacjach niezależnych od rolnika, rolnik nie może zostać sam, nie może sam ponosić konsekwencji tego typu zdarzeń. Społeczeństwo, my jako państwo musimy być jak najbardziej solidarni. Dlatego deklaruję swoje wsparcie dla projektu ustawy o stworzeniu powszechnego programu ubezpieczeń działalności rolniczej, który jest zawarty w programie Prawa i Sprawiedliwości. Drugą kwestią jest kwestia polskiej ziemi. Tutaj pozwolę zacytować sobie polskiego polityka z XIX wieku, Hipolita Cegielskiego, który powiedział, że podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w cudze ręce, zdradza swój naród, sprzedaje narodowość swoją. Dlatego deklaruję, że nie przyczynię się do sprzedaży choćby centymetra polskiej ziemi. Będę zabiegał o to, aby stworzyć regulacje prawne ograniczające i uniemożliwiające tego typu praktyki, najlepiej konstytucyjne gwarancje. Również kolejną sprawą są dopłaty bezpośrednie, ich niesprawiedliwy podział i coraz bardziej absurdalne warunki przyznawania. Szanowni Państwo, obecnie warunkuje się otrzymanie dopłat bezpośrednich od stopnia, procentu i terminu zazielenienia upraw rolnika, co niekoniecznie jest zależne od rolnika. To są absurdy, z którymi będę oczywiście walczył. Ostatnią kwestią są patologie w agencjach rolnych, w tych instytucjach, które powinny służyć rolnikom, a nie wąskim grupom społecznym. Słyszymy z przekazów medialnych, do jakich sytuacji tam dochodzi. Mam nadzieję, że mojej formacji politycznej uda się z tym skutecznie walczyć. I teraz przechodzimy do kwestii gminy Olszanka, o których za chwilkę powie pani sołtys Krystyna Listowska. Rozmawialiśmy długo na temat problemów gminy Olszanka. Zapewniam o swoim wsparciu dla takich projektów jak budowa, przebudowa drogi krajowej 462 Łosiów-Krzyżowice i 401 Żłobizna-Przylesie. Również mam nadzieję, że w ramach subregionu brzeskiego gmina Olszanka będzie w stanie zbudować, doprowadzić do budowy obwodnicy Przylesia, która będzie kontynuacją obwodnicy Pępic aż do węzła autostradowego Przylesia.